Dariusz Szpakowski wita Państwa z Santiago Bernabeu. Razem z Jackiem Laskowskim będziemy dla Państwa komentować to spotkanie. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Hiszpanom. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Formacja ataku z klasyczną dziewiątką i system 4-3-3 to równowaga między poszczególnymi formacjami. Przy takim podziale ról można zachować dyscyplinę taktyczną i wykorzystać atut gry na pamięć, a przy zgranym zespole może to przynieść fantastyczne efekty. A to skład reprezentacji Hiszpanii na dzisiejszy mecz. Czy będzie prowadzenie? Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Isco. Diego Costa. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. David Silva. Piłka w pole karne. Diego Costa. Karim Benzema. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Benzema. Bale. Karim Benzema. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Iniesta. Sergio Busquets. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Isco. Gareth Bale. Casemiro. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Gareth Bale. Wyjaśnia tę sytuację Sergio Ramos. No, udało się przejąć. David Silva. Piłka w pole karne, Diego Costa. Daleko wybijają. Toni Kroos. Casemiro. Benzema. Isco. Kroos. Karim Benzema. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Isco. I piłka wybita do przodu. Bale. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Toni Kroos, rzut rożnego. Varan! Bramka! 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Aż w końcu udało im się dopiąć swego. Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki. Coś niesamowitego. Przez chwilę myślałem, że wróci w pole karne, ale dopisało mu szczęście. Piękny gol. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Marco Asensio. David Silva. Diego Costa. David Silva! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Hiszpanie zaczną od wrzutu z autu. Iniesta. Modric. Gareth Bale. Casemiro. No, mogą teraz skarcić rywali.
Iniesta. Andres Iniesta. Kroos. Casemiro. Karim Benzema. Strzela Karim Benzema. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Casemiro. Aj, było tak blisko. Trafił w aluminium, a mogli już prowadzić dwiema bramkami. Cóż, piłka nadal w grze. Isco. Z poświęceniem. Świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. Marcelo. Casemiro. Ale strzał! Piłka opuszcza boisko. Będzie rzut rożny dla królewskich. Varane! Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca do gry. No, zażegnali niebezpieczeństwo. David Silva. Marco Asensio. No, przegrywający dostali teraz prezent od losu. Kolejne trafienie mogło tutaj kompletnie zmienić obraz meczu. David Silva. Iniesta. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No, czas na dośrodkowanie. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Na wizualizacji możemy sobie to obejrzeć dokładnie, ale chyba nie było to w tej sytuacji konieczne. Owszem, nawet z daleka nie wyglądało na to, żeby piłka przekroczyła w którymkolwiek momencie linię bramkową całym swoim obwodem. Gareth Bale. Będzie strzelał. Real Madrid ma rzut rożny. Publiczność zagrzewa ich teraz głośnym dopingiem. Bramka od dłuższego czasu wisi w powietrzu. Skuteczna obrona bramkarza. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Andres Iniesta. Nacho Fernandez. Marco Asensio. David Silva. Sergio Busquets. Iniesta. Przejęli piłkę, popatrzmy. Andres Iniesta. Marco Asensio. Marco Asensio z piłką po skrzydle, nikt mu nie przeszkadza. No, może teraz centrować. Wybita piłka przez przeciwnika. Po pierwszych... Hiszpania właśnie rozpoczęła drugą połowę meczu. Marco Asensio. Iniesta. Asensio. Powinien dogrywać. Wrzutka do Davida Silvy. Gareth Bale. Luka Modric. Karim Benzema. Isco. No, strzela! Rzut rożny dla Realu Madryt. Toni Kroos, rzut rożnego w pole karne. Ma szansę dograć w pole karne. No, szkoda. Nie udało się opanować piłki. Luka Modric! Królewscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Z rożnego dośrodkowuje Toni Kroos. Modric. Strata, teraz to Hiszpanie są przy piłce. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ładnie gra do przodu Isco. Precyzyjnie podał w tempo. Marco Asensio! Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Ajajajajaj, kompletnie spudłował. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu.
Ładnie się pokazał do przerwy. Asensio! Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Kroos. No i partnerzy podążają z pomocą. Luka Modric. Karim Benzema. Ale szansa Kroosa. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Minęło 15 minut drugiej połowy. Sergio Ramos. Diego Costa. Isco. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycji. Asensio! Mamy rzut rożny. Krótko do kolegi. Dobre, dalekie wybicie. Benzema. No, mogą teraz skarcić rywali. Za długo teraz trzymają tę piłkę. Grają zbyt statycznie. Karim Benzema. Carvajal ma dobrą pozycję na skrzydle. Bale musi to trafić. Ajaj, piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Saul. Ma na skrzydle dużo swobody. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Szkoda, niecelny ten strzał. Ale główkował naprawdę nieźle. Kroos. Ponownie celnie podaje. Luka Modric. Gareth Bale. Modric. Karim Benzema. Toni Kroos. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Gareth Bale spogląda w stronę bramki. Walijczyk jest groźny z tego miejsca. Wspaniale to zrobił De Gea. Co za obrona. Już kibice wstali z miejsc. Niektórzy już chyba nawet rzucili się sobie w ramiona, ale muszą odłożyć tę radość. Uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Kolejny raz fenomenalna obrona. Teraz jednak nie wypuścił piłki z rąk. Nacho Fernandez. David Silva. Saul. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko już do bramki. Dobrze, skutecznie bramkarz. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Toni Kroos, rzut rożnego w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dobra okazja. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Tak, rzut rożny dla Realu Madryt. Hiszpanie zaczną od wrzutu z autu. Jordi Alba, Sergio Busquets, Isco. Jordi Alba, Sergio Busquets. I rozpoczną królewscy od wrzutu z autu. Carvajal, Modric. Luka Modric. Jest przejęcie i mają szansę. Mija 82. minuta spotkania. 8 do końca. Sergio Ramos.
Królewscy wyprowadzają atak. Blisko. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Kroos. Isco. Karim Benzema. Daleko wybijają. David Silva. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Marcelo. Karim Benzema. Saul. Sergio Busquets. Toni Kroos. Jest groźnie, może strzelać. Udanie broni, piłka cały czas. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. David Silva. Ależ jest wyczerpany. Nie ma... Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? David Silva. Isco. Saul. Bramka kontaktowa. Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Toni Kroos. Karim Benzema. Toni Kroos. Luka Modric! Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Z rożnego dośrodkowuj... Sergio Ramos! Koniec meczu. Real Madrid wywalczył dziś. Piłka poza boiskiem i rzut rożny.